Żeby mówić o tym meczu, trzeba się odnieść do Lechii Gdańsk. A więc dokładamy kolejne pięterko. Dzisiaj zespół kolejny element taktyczny próbował doskonalić. W wielu momentach wychodziło, w niektórych nie. Można oceniać to wszystko przez pryzmat porażek, można oceniać przez pryzmat postępu. My chcemy iść do przodu, chcemy wygrywać i myślę, że jesteśmy o ten jeden mecz bliżej do zwycięstwa, które zespołowi się już powolutku należy. Dzisiaj mieli ogromną szansę, nabiegali się, napracowali do ostatniej sekundy, tak jak Państwo widzieliście, walczyli o tą bramkę. Czy ona by przyniosła zwycięstwo, tego nie wiemy, ale na pewno by pozwoliła kolejne 30 minut przeżywać całkiem niezłe widowisko, szczególnie w drugiej połowie, gdzie zespół nie tyle poszedł wabank, ale grał inteligentnie i wabank. A tego nie było na Lechii w drugiej połowie, tam było tylko wabank. Więc nie pozwoliłem zawodnikom leżeć na trawie, bo zagrali dobry mecz. Jak się gra dobry mecz, jeden, drugi, trzeci, to się w końcu wygrywa. I do tego zmierzamy i taki jest cel. Tyle o tym meczu. Czy są jakieś pytania do trenera? Dobry wieczór, trenerze. Pytanie bardziej o tą skuteczność, bo to jednak ten element, który bardzo szwankuje nie tylko w tym meczu, ale we wszystkich, które Korona rozegrała, przynajmniej w tym sezonie. No bo rzeczywiście tych sytuacji, zwłaszcza w tej drugiej połowie, od momentu straty gola było mnóstwo, ale ta piłka jak zaczarowana, albo bronił Chładun, albo były strzały niecelne, na przykład Pućko w ostatniej akcji meczu. Zgodzę się. Dziecko zanim na przysie chodzi, ileś razy się przewróci, więc my jesteśmy na tym etapie, ale myślę, że jesteśmy bliżej już tego chodzenia stabilnego, bez obdartych kolan. Przyjdzie ten dzień, że Korona będzie strzała bramki. Pan użył stwierdzenia, którego ja się boję użyć, że jakieś zaczarowane są te piłki, te bramki i tak dalej. A więc też już takie rzeczy wierzymy. Nie. Trzeba po prostu ciężko pracować, dążyć do celu. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że chłopaki dzisiaj pokazali, że chcą. Pokazali to wczoraj na treningu, przedwczoraj i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ta fala wznosząca zespół jest. Brakuje tylko tego najważniejszego, na co wszyscy czekamy, zwycięstwa. Ono przyjdzie prędzej czy później, jeżeli będziemy tak pracować. Natomiast też trzeba podkreślić jedną rzecz, że wielu zawodników, którzy wydawało się, że nie powinni być w zespole, dzisiaj dali konkretny sygnał. Szkoda, że Żyro nie mógł grać dłużej, bo baliśmy się o uraz przywodziciela, a okazuje się, że chłopak w tą piłkę potrafi grać i trzeba po prostu wierzyć, ufać i dawać szansę. Dużo rozmów, dużo spotkań z tymi chłopakami. Oni się zaczęli uśmiechać na treningu. Ja wiem, że porażka nie pomaga, ale ja myślę też, że satysfakcja z tego, co było na boisku, pozwoli nam dążyć do celu. W piątek mamy kolejną szansę i fajnie, że tak szybko jest ten mecz. Zawodnicy, którzy teoretycznie są z podstawowego składu, dzisiaj oglądali to widowisko z boku i myślę, że mają co analizować, bo wielu chłopaków na ich pozycję dało sygnał. Rywalizacja to jest podstawa sukcesu. No właśnie, trochę trener odpowiedział na to moje drugie pytanie, które chciałem zadać. Czy ci piłkarze... To już niech pan nie zadaje. Tylko tak naprawdę Gniatić ze składu, który grał w Lechią, dzisiaj w podstawowym składzie, a z Lechią nie zagra, no bo kartki. Pytanie ze Śląskiem. Pytanie właśnie, czy ci zawodnicy, którzy grali, dali panu ten sygnał, żeby trochę w tym składzie bardziej zamieszać? I drugie pytanie może od razu, czy jednak trochę niesmutno jest grać meczu pucharowego, stawkę bądź Puchar Polski przy tak marnej frekwencji, no bo pan jest w Kielcach od 2 tygodni, ale tak słabej frekwencji nie było nigdy od momentu tego stadionu, jeśli chodzi o mecz o stawkę, bo był kiedyś taki puchar ekstraklasy, tam przychodziło po kilkaset osób, ale czy to była liga, czy to był puchar, to nigdy no tak pusto na tych trybunach nie było po prostu. Nie wiem, co pan mu odpowiedzieć na tą końcówkę, na tą końcową część pytania. Nie wiem, może promocje były w sklepach, nie mam pojęcia. Na pewno zespół w drugiej połowie dał trochę widowiska, emocji. I tylko tą drogą możemy kibiców ściągnąć na boisko, ja myślę, na stadion. Ja myślę, że tutaj no, trudno się cofać mi w czasie i analizować, skąd taka postawa kibiców. Ja myślę, że dzisiaj, tak jak mówiłem już wcześniej, zjednaliśmy sobie przynajmniej niektórych kibiców i tak będziemy jedno po drugim robić, rozwijać się i do tego dążymy. Mamy jasno określony cel. Jeżeli zawodnik w drużynie będzie miał głowę zwieszoną, nie będzie grał w tym zespole. I dziś też tą informację otrzymali na środku boiska. Nie ma poddawania się do końca, dopóki jest szansa, dopóki jest piłka w grze. Tak musi po prostu być. Natomiast Gniatić, no jakbym teraz powiedział, kto będzie grał na tej pozycji, w jakim ustawieniu i tak dalej, no to przecież to wszystko słuchają, analizują przeciwnicy. Niech się martwi Śląsk Wrocław, co z nami zrobić, a nie my się mamy martwić, co zrobić ze Śląskiem. Trzeba się troszeczkę też szanować, gramy w końcu u siebie. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Ja mam, panie trenerze, pytanie o konkretnego zawodnika, Vato Arveladze. Pewnie po tych paru treningach już zdążył pan zauważyć, że to zawodnik o bardzo dużym potencjale piłkarskim. Mm-hmm. I nawet dzisiaj już to pokazał tym strzałem w końcówce, gdzie prawie padła bramka. Natomiast jest to też zawodnik pewnie z taką jeszcze nonszalancją. Czy ma pan pomysł na tego zawodnika? No bo jeśli on będzie grał na miarę swoich umiejętności, no to może stanowić o obliczu tej drużyny. Pan ocenił go dzisiaj pozytywnie, tak jak słyszę. Pokazał potencjał. Pokazał potencjał, ale pewnie da się jeszcze więcej jakby z niego... Zawsze się da, nigdy nie ma tak, że... Skoro pan go ocenił dzisiaj na czwórkę, 3 minus, 4 plus? Myślę, że 3 plus. Fajnie, to już jest pozytywna ocena. No to widocznie mamy na niego pomysł i tą drogą pójdziemy, że będzie pan mu piątki wystawiał na następnej konferencji. Wierzę w to, bo chłopak ma papiery na granie. To jest piłkarz. A Luka Kukić? No możemy każdego omawiać, to jest zawodnika, nie chcę tu cenzurek indywidualnych wystawiać, bo to nie te miejsce i czas. Ci zawodnicy są w tej chwili zmęczeni, źli są, załamani nie są, są po prostu sportowo źli, że się nie udało. Więc nie to miejsce tutaj, żeby oceniać zawodnika. Jedno co jest pewne, dali z siebie bardzo dużo, ale też nie powiedziałem wszystko. Więc ja myślę, że tutaj wiele do poprawienia i też chciałbym, żeby tak pan powiedział 3 plus. No to trzymajmy się tej oceny, bo gdzie tam szóstka? Więc róbmy wszystko, co można i nic więcej nie będziemy tu deklarować. Po prostu cieszę się, że cały czas zawodnicy dają sygnał, rozwijają się. W króciutkim czasie wiele elementów poprawili, ale do celu bardzo daleko. Jesteśmy, nie wiem, w Częstochowie, gdzie tam z południa, gdzie tam Gdynia, a chcemy dojechać do Gdyni, do Trójmiasta, żeby sobie zobaczyć to wszystko. Dajmy sobie troszeczkę czasu i wierzmy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, bo ja jednak wróciłbym jeszcze, panie trenerze, do Luki Kukicia, bo o ile Chładun Zagłębiu wygrał mecz, o tyle Luka Kukić nam przegrał, więc to zasadnicza różnica. Ojejku, no taka pozycja, no to się po prostu zdarza. Nie chcę też go chronić, bo on sam już wie, nie będziemy tutaj, nie wiem, mieszać na nich psów. Ja widzę też dużo pozytywu, bo jego gra nogą jest bardzo dobra i wiele takich pozytywnych aspektów. No, piłka nożna, tak to już jest, gra błędów. Myśmy mieli swoje sytuacje, gdybyśmy trafili jeden czy drugi raz, to nikt by o tym błędzie nie mówił, bo wygralibyśmy mecz i pamiętaliśmy dobre rzeczy. Z tych złych trzeba wyciągać wnioski i trzeba się po prostu rozwijać. Powtarzam jeszcze raz, nie oceniajmy pochopnie, dajmy tym ludziom czas się rozwijać. Przyjdzie taki moment, że będziemy oceniać i decydować. Na ten moment potrzebujemy wsparcia, bo zawodnicy naprawdę dzisiaj pokazali i w wielu, wielu momentach w pierwszej połowie na Lechii Gdańsk, że chcą się rozwijać, a to jest duży pozytyw. Poproszę o kolejne pytanie. Ja tak zapytałem o to, bo nie wiem, czy z perspektywy całego meczu oczywiście post factum to każdy jest mądry, ale czy nie lepiej było dać jednak te 90 minut Markowi Koziołowi, bo jemu jednak tych meczowych sytuacji z mocnym przeciwnikiem brakuje. Ojejku, no po meczu wszyscy są mądrzy, to wiemy, analizy są bardzo proste wtedy. Jest jasno określona zasada w sztabie szkoleniowym. Jest specjalista od tego, planuje obciążenia zawodnikom. Dzisiaj podjął decyzję, że na tej pozycji będzie grał ten zawodnik. Gdy będzie ten błąd przy bramce, no wiadomo, że miał chwilę wcześniej ostrzeżenie, taką żółtą kartkę, to byśmy go bardzo wysoko ocenili za postawę w tym meczu. No tak się po prostu zdarzyło. Ale nie może jeden błąd czy półtorej błędu skreślać zawodnika. To nie są saperzy, którzy wpadli na minę i koniec, już jesteśmy wyżej troszeczkę. To po prostu są zawodnicy, którzy są tylko ludźmi. Natomiast jeżeli będziemy w ten sposób postępować, że raz i dziękuję, nie zawsze to pomaga, ale z drugiej strony, jak się bywa drugi, trzeci, czwarty, wtedy możemy oceniać, jeżeli to są symptomy jakiejś ciągłości. Mirek Drescher. Specjalista podjął decyzję, wydał wyrok, że ma grać. Gdyby tak powiedział nie jeden błąd, wysoko ocenilibyśmy grę tego bramkarza i tego się trzymajmy. O wiele więcej sytuacji na popełnienie tych błędów nie miał, więc. No to świadczy o tym, że nieźle graliśmy. Chyba wystarczy panowie litości, bo godzina dobra, musimy... To ostatnie pytanie, poprosimy jeszcze. Jeszcze tylko mam pytanie o Piotra Pierzchałę jako kapitana. Czy ta decyzja przyszła panu naturalnie, czy musiał się pan jednak dłużej zastanowić? Nie trzeba się zastanawiać. To jest wychowanek, kawał chłopa. On ma serce, wolę walki, fajny facet. Dzisiaj zagrał dobry mecz. Fajnie, że mamy w tej chwili jakiś wybór. Wydawało się, że go nie ma, on jest. Zawodnik, który tak naprawdę zostawił
ogromne serducho na tym boisku i chwała mu za to. Nigdzie nie było widać, że nie może być kapitanem, kto to powiedział. No ale w tym meczu był, mamy kapitana Kowacewicza, więc spokojnie. Chłopak dzisiaj udowodnił, że jako wychowanek ma pełne prawo grać w pierwszym składzie.